Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj prosta i szybka w przygotowaniu pieczeń domowa. Pokażę, jak przygotować łopatkę pieczoną w musztardzie i cebuli. Takie mięso jest świetnym pomysłem na obiad bądź na kolację na ciepło i wówczas podaję ją na gorąco prosto z piekarnika lub na zimno, kiedy to kroję ją w plastry i podaję na półmisku mięs czy po prostu do kanapki lub ze świeżym domowym pieczywem. W każdej wersji smakuje wyśmienicie, mam nadzieję, że również Wam posmakuje. Na przepis i składniki jak zawsze podaję na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam, a za chwilę pokażę, jak ją przyrządzam, do czego również serdecznie zapraszam. Do naczynka dodaję oliwę z oliwek lub olej. Ja dodaję oliwę, 4 łyżki. Następnie łyżeczkę pieprzu ziołowego. 6 łyżeczek musztardy. Ja biorę łagodną, ale równie dobrze mogłaby być ostra. I na koniec 3-4 przeciśnięte przez praskę lub drobniutko posiekane ząbki czosnku. Całość dokładnie mieszam. I gotowe. I mam tutaj kilogramowy kawałek łopatki wieprzowej. Ja już ją umyłam, osuszyłam i odcięłam tłuste kawałki. Trochę tłuszczyku zostawiam. I teraz bardzo dokładnie to mięso nacieram przygotowaną przed chwilą pastą. Mój kawałek jest taki, jakby, no to nie jest blok mięsa, tylko jest taki porozrywany. Ja go natrę w całości, a potem zwinę i nadam mu ładny kształt i w ten sposób zostawię do zamarynowania. I ponieważ moje mięso nie jest takim właśnie jednym całym kawałku, tylko składa się z takiego jakby rozciętego prostokąta, który zwinęłam w ładny, zgrabny kawałek, to teraz obwiążę je nitką, nadając mu kształt. To może być sznurek, nitka, ja wziąłam po prostu potrójnie złożoną nitkę. Białą, aby ewentualne barwniki nie weszły w mięso. Ciasno związuję pierwszą pętelkę, a potem po prostu owijam nitką bądź sznurkiem dookoła. Przy tej ostatniej pętli przekładam nitkę pod spodem i związuję z tym pierwszym końcem. I po wszystkim poszło bardzo sprawnie. Teraz mięso przekładam ponownie do brytwanki. Przykrywam i wstawiam do lodówki na jakieś 2-3 godziny. Mniej więcej w połowie marynowania odwrócę mięso na drugą stronę, aby zamarynowało się równomiernie. Po 3 godzinach wyjmuję mięso z lodówki. W połowie czasu, jak wspomniałam wcześniej, obróciłam je w marynacie. Teraz wyjmuję je z brytwanny i opiekę z każdej strony na mocno rozgrzanej patelni. A następnie ponownie włożę do brytwanki i będę piekła w piekarniku. Tylko najpierw to opieczone mięso odpowiednio jeszcze przygotuję. Zatem rozgrzewam patelnię. I ja nie dodaję już ani oliwy, ani oleju, dlatego że oliwa znajduje się w marynacie, którą posmarowałam mięso. Ale jeśli chcemy i lubimy, to można dodać niewielką ilość oleju bądź oliwy i na tym podsmażyć mięso. Opiekam z każdej strony na ostrym ogniu, tak żeby pory mięsa ładnie i szybko się zamknęły, zamykając całą soczystość mięsa w środku. I kiedy mięso już jest ładnie opieczone z każdej strony, wyłączam grzanie i zostawiam je jeszcze na rozgrzanej patelni, a sama w tym czasie szybko przygotowuję cebulę. Ja biorę jedną dużą i kroję ją w piórka, ale tak naprawdę sposób krojenia jest dowolny i cebuli także można wziąć więcej, 2-3, także byłyby w tym daniu całkowicie w porządku. Zaraz, kiedy wyjęłam mięso z lodówki i zaczęłam opiekać je na patelni, włączyłam piekarnik i rozgrzałam go, teraz gorący i czeka na mięso. Zatem przekładam je z patelni do naczynia.
Ja ułożę to mięso częścią łączoną, czyli tym łączeniem do góry. Dzięki temu cebula, którą za chwilę obłożę mięso i która podczas pieczenia zacznie puszczać sok, wpuści ten sok właśnie do środka mięsa. Jeśli na patelni zostało jakieś dobro, to także je przelewam do naczynia. No i teraz cebulka. Odrobinka majeranku. Tyle tylko, by przyprószyć cebulę z wierzchu oraz soli. I ja tego mięsa nie obtaczałam w mące przed smażeniem, ale wspominam o takiej możliwości. Zatem po wyjęciu z marynaty można mięso opanierować w mące, na przykład pełnoziarnistej, i w tej mące opiec na patelni. Dzięki temu w sposób naturalny, właściwie od tej mąki, sosik, który będzie zbierał się na dnie naczynia, ładnie się zagęści. Ja dzisiaj wybieram wersję bez mąki i w ten sposób pod przykryciem piekę w nagrzanym do 180 stopni Celsjusza piekarniku na drugiej półce od dołu przez jakąś godzinę. Co jakiś czas będę podlewać zbierającym się na dnie naczynia sosem i marynatą, a po godzinie zobaczę, jak wygląda mięso, wrócę i pokażę, co dalej. A tak wygląda mięso po godzinie w 180 stopniach Celsjusza. Widelec ładnie w nie wchodzi, więc jest już dobre. Jak wspominałam, ja podczas pieczenia podlewałam je kilkakrotnie tym sosikiem, natomiast nie zmieniałam jego pozycji. Cały czas leży tak, jak je włożyłam. Teraz odwrócę je na drugą stronę i usunę tą nitkę. Oczywiście łatwiej byłoby ją usunąć, gdybym wyjęła mięso na talerz. Chciałam sobie ułatwić życie, troszkę utrudniłam. W każdym bądź razie mięso już jest gotowe do kolejnego etapu. A kolejny etap polega na tym, że do naczynka dodaję dwie łyżeczki koncentratu pomidorowego, łyżeczkę pikantnego keczupu oraz łyżeczkę miodu. Dokładnie mieszam. I tą pomidorową pastą smaruję teraz mięso. W piekarniku zmniejszam grzanie do 160 stopni Celsjusza, wstawiam mięso i będę je piekła przez jakieś 20-30 minut, tym razem już bez przykrycia. Dziesięć minut przed wyjęciem mięsa z piekarnika podlewam je sosikiem oraz obkładam cebulką i dopiekam w termobiegu. No i 20 minut piekłam pod pastą pomidorową, 10 minut pod cebulką, po czym wyłączyłam grzanie i zostawiłam na 10 minut w gorącym piekarniku, nie otwierając drzwiczek. Teraz mięso wyjmę, będę kroić w plastry i podawać. I gotowe. Mięso wyjmuję teraz na duży talerz, kroję w plastry, a ten sosik z dna naczynia wykorzystam do przygotowania ziemniaków, czyli po prostu poleję nim dość obficie ugotowane ziemniaki. I rozgniotę na takie cebulowo-pieczeniowe pire. I gotowe. Gorące, kruche i dobrze doprawione mięso prosto z piekarnika. Podane z pire w sosie pieczeniowym oraz z cebulką, które mięsko się dusiło. Bardzo proste i bardzo smaczne danie. Świetne na niedzielny obiad, ale także na zimno, jako mięso w plastrach, na przykład na kanapki. Mam nadzieję, że jeśli zechcecie je zrobić, to Wam posmakuje. Ja podaję na stół i jak zawsze na koniec życzę smacznego.